Witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. I witam z nieskrywanym listopadowym niepokojem, bo dawno mnie tu nie było. I z pewnością nie jestem typowym dyskjokejem na falach YouTube'a i czasami odpowiedź na pytanie o powód tej dłuższej nieobecności jest retorycznie pusta, więc raczej ją sobie daruję po to, aby nie produkować tych właśnie pustych słów. I nie o tym ma być przecież ten program. Wypełzłem teraz na chwilę ze świątyni dumania, jak wąż, który żyje tuż obok mojej altanki i czasem wygrzewa się w słońcu. Nazywa się Czarny Indygo. Nie jest jadowity, ale potrafi boleśnie ukąsić. Dziesiątkuje żyjące w krzakach jaszczurki, ale do siebie mamy zaufanie i tak myślę sympatię. Czasami jest tuż obok mojej stopy, ale chyba instynktownie wie, że nie zamierzam mu zrobić krzywdy. Ale nie o wężach jest dzisiejszy program, bo póki co dziś znowu temat UFO. Jest masa szumu wokół UFO w ostatnich latach. Już nie tylko pasjonaci UFO i kontaktowcy mówią o tym fenomenie, ale także gwiazdy rocka, agenci CIA, a nawet politycy. I wszystko to za sprawą US Navy, która oficjalnie przyznała, że piloci marynarki wojennej mieli kontakt z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. I to od nowa otworzyło dyskusję na temat UFO i możliwości istnienia obcej inteligencji, która regularnie odwiedza Ziemię. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w armii amerykańskiej zaczyna mówić się o UFO, bo w latach 60. US Air Force firmowało Project Blue Book, który niestety nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Do analizy przypadków, w których widziano obiekty nieznanego pochodzenia na niebie, skierowano w latach 67-68 komisję doktora Condona. Komisja ta w 1969 roku opublikowała swoje wnioski, uznając, że wszystkie przypadki da się logicznie wytłumaczyć i nie ma w nich nic niecodziennego. Jednocześnie dr Condon zasugerował US Air Force, aby skończyła swój udział w projekcie, co natychmiast uczyniono w grudniu 1969 roku. Naukowcy doskonale wiedzieli, że wnioski komisji Condona tak naprawdę niczego nie wyjaśniły. Faktem jednak jest to, że w tych właśnie latach naukowcy otwarcie dyskutowali na temat UFO na swoich uczelniach. I takim naukowcem z tamtych czasów jest dr Bruce Maccabee. Jest on fizykiem pracującym dla US Navy, a swój doktorat z fizyki obronił w 1970 roku. Dr Maccabee osobiście analizował setki zdjęć UFO i niektóre materiały nie przedstawiały wątpliwości, że są to sfotografowane obiekty nieznanego pochodzenia. Najlepsze z takich zdjęć, według doktora Maccabiego, pochodziło z 1950 roku i zrobiono je nad miasteczkiem McMinnville w stanie Oregon. 11 maja 1950 roku Evelyn Trent karmiła właśnie króliki na swojej farmie niedaleko McMinnville w stanie Oregon, kiedy na niebie pojawił się dziwny obiekt. Wyglądał jak wielki spadochron, ale bez linek. Błyszczący srebrzyście z odcieniem brązu. Widok był zaskakujący i oczywisty. Nie było mowy o jakimś przewidzeniu. Nie zastanawiając się, pobiegła do domu zawołać swojego męża, krzycząc, żeby zabrał aparat fotograficzny. Kiedy jej mąż, Paul, wyszedł na zewnątrz, natychmiast dostrzegł obiekt na niebie, który był błyszczący, okrągły i nie miał skrzydeł. Powoli krążył w powietrzu, oddalając się w kierunku zachodnim. Nie zastanawiając się długo, podniósł składanego Kodaka Romera do oka i zdążył kliknąć dwa zdjęcia, zanim obiekt zniknął w wieczornej mgle. I wszystko to trwało nie więcej niż 30 sekund. Zdjęcia jednak okazały się być bardzo udane i szybko stały się najsławniejszymi zdjęciami w hrabstwie Yamhill. Aparat, którym Paul Trent zrobił zdjęcia UFO, rejestrowały obraz na kliszy. Był to w końcu rok 1950 i o zapisie cyfrowym nie było mowy nawet w książkach science fiction. Paul nie od razu oddał klisze do wywołania. Zostały na niej jeszcze trzy wolne klatki, na których uwiecznił rodzinny piknik z okazji Dnia Matki. Paul nie wierzył, że sfotografował UFO, bo był pewien, że na niebie pojawił się jeden z tych tajnych wojskowych pojazdów,
i obawiał się, że to wróży kłopoty. Kiedy zdjęcia wreszcie wywołano, niechętnie pokazywał je znajomym, którzy zachęcali go, aby wysłał je do lokalnej gazety. W końcu dał się przekonać i dwie fotografie zamieścił w swoim czerwcowym wydaniu The McMinnville Telephone Register, a potem The Oregonian. I krótko potem zdjęcia opublikowały gazety z Portland i Los Angeles. Informacje na temat latającego spotka nad Oregon przekazywały też mające międzynarodowy zasięg serwisy radiowe International News Service i Associated Press. Zdjęcia zobaczyli redaktorzy magazynu Life, który wówczas był najpopularniejszym magazynem w USA, i również je opublikowano. I w ciągu miesiąca cała Ameryka wiedziała już o tym wydarzeniu i na McMinnville zaczęto mówić Saucerville. Znana osobowość radiowa tamtych czasów, Frank Edwards, zrobił olbrzymie powiększenia zdjęć i osobiście zawiózł je do Pentagonu, gdzie, jak opowiadał, wzbudził nimi sensację. Magazyn The McMinnville Telephone Register, który jako pierwszy opublikował całą historię, był zasypywany prośbami o przesłanie historycznego numeru i dodrukowano ekstra 10 tysięcy kopii, które rozesłano po całych Stanach 10 centów za sztukę. Trentów zaproszono nawet do programu telewizyjnego w Nowym Jorku, aby przed kamerami opowiedzieli swoją historię. I co ciekawe, w Nowym Jorku poproszono ich o negatywy fotografii w celu ich skopiowania. Kiedy Trentowie po programie poprosili o ich zwrot, powiedziano im w telewizji, że gdzieś się zapodziały i że nie można ich znaleźć. Tymczasem historia o latającym spotku sprzedawała się jak ciepłe bułeczki. I wkrótce w domu Trentów pojawili się śledczy z US Air Force, a także FBI. Trentowie opisali wszystko, co widzieli, a śledczy kiwali ze zrozumieniem głowami. Słyszeli wielokrotnie podobne historie, które najczęściej dało się wytłumaczyć w prozaiczny sposób, gdy omyłkowo brano za UFO balony, samoloty, a nawet planetę Wenus mocno rozjarzoną na nocnym niebie. Ale ten przypadek był jednak zupełnie inny, bo zjawisko zostało sfotografowane i nie było wątpliwości, że był to latający spodek. Evelyn Trent widziała latające spodki już wcześniej i to trzykrotnie. W wywiadzie dla The Oregonian powiedziała, że nikt nie chciał jej wierzyć. 17 lat później, w 1967 roku, powołano komisję do spraw zbadania zjawiska UFO pod przewodnictwem fizyka nuklearnego Edwarda Condona. W opublikowanym, liczącym sobie 950 stron raporcie pod tytułem Scientific Study of Unidentified Flying Objects, czyli studium naukowe nad UFO, odrzucono niemalże wszystkie zgłoszone przypadki, dodając na koniec, cytuję, co najmniej jeden sfotografowany przypadek obiektu o kształcie dysku widziany nad Oregon został sklasyfikowany jako trudny do wytłumaczenia. Koniec cytatu. Analiza fotografii wykazała, że zdjęcia są prawdziwe, podobnie jak zeznania Trentów. I przypadek ten jest jednym z kilku raportów na temat UFO, tak pisano dalej w tym raporcie, w którym wszystkie przeanalizowane czynniki geometryczne, psychologiczne i fizyczne wydają się być spójne wobec faktu, że niezwykły latający obiekt, srebrzysty, metaliczny, o kształcie dysku, mający kilkadziesiąt metrów średnicy i ewidentnie nienaturalny, przeleciał w zasięgu wzroku dwóch świadków. Zdjęcia zrobione przez Paula Trenta przebadało wielu specjalistów i nie ulega wątpliwości, że są autentyczne, podobnie jak negatywy, które w magiczny sposób się odnalazły i weszły do ewidencji Komitetu Condona. Odesłano je później do The McMinnville Telephone Register i to dopiero w 1970 roku, czyli prawie po 20 latach. Trentowie jednak nie chcieli ich z powrotem. Okazało się, że ktoś je przyciął, odcinając obraz dookoła spotka. I właśnie te negatywy zbadał raz jeszcze fizyk optyczny dr Bruce McCabe. McCabe pracował dla US Naval Surface Warfare Center jako analityk fotograficzny, poddając fotografie i negatywy wszelkim możliwym testom. I on również nie miał wątpliwości co do autentyczności zdjęć. Evelyn Trent zmarła w 1997 roku, a jej mąż rok później.
od czasu publikacji historii w magazynie Life i po wywiadzie udzielonym nowojorskiej telewizji stali się lokalnymi celebrytami. UFO z kolei stało się natychmiast częścią lokalnego folkloru i co roku w maju organizowana jest tam wielka parada. Pojawiają się na niej takie osobistości ufologicznego świadka jak Travis Walton, zmarły niedawno Stanton Friedman, Peter Davenport czy Linda Moulton Howe. Evelyn Trent do końca swojego życia z jednakowym entuzjazmem opowiadała swoje pamiętne przeżycie, ale wyraźnie ciążyła jej popularność. W jednym z wywiadów powiedziała: nigdy nie zrobię następnego zdjęcia, mam dosyć rozgłosu. Jej mąż też niechętnie opowiadał na pytania ciekawskich. Mówił: zrobiłem zdjęcia, ale ich nie chcę. To co wiem na pewno to, że mamy z nimi same kłopoty. Dwa zdjęcia latającego spotka z McMinnville nadal są uważane za jeden z najlepszych dowodów na istnienie UFO, jaki znamy. 30 sekund zmieniło nie tylko życie skromnego małżeństwa z Oregon, ale także na zawsze trafiło do kanonu UFO. W czasie tych kilku lat ufologicznej odwilży niektórzy naukowcy prezentowali publiczne swoje analizy dla największej wówczas w USA organizacji ufologicznej NICAP. Brzmi to imponująco, ale w tamtych czasach siedziba NICAP znajdowała się w sypiącym się domu przy DuPont Circle w Waszyngtonie i naukowców prowadzono po ciemnych schodach oświetlonych jedyną palącą się tam żarówką. Biuro organizacji było wprost zasypane książkami i magazynami ufologicznymi. I wszystkim zarządzała tylko jedna starsza już pani, Elizabeth Davis, pod której kontrolą znajdował się szczególnie cenny przedmiot. I była to szafa, gdzie stały równo poukładane segregatory zawierające 10 tysięcy przypadków spotkań z UFO. Organizacja NICAP tworzyła podkomitety rozrzucone po całym kraju, a także poza granicami USA, które na miejscu, lokalnie i bezpośrednio kontaktowały się z ludźmi, którzy mieli kontakt z UFO i spisywali ich zeznania. Dr Maccabee w tamtym czasie ukończył uczelnię i pracował w laboratorium marynarki wojennej. UFO jednak pochłonęło go zupełnie i spędził wiele czasu, aby analizować spisane przypadki, a także sam uczestniczył w rozmowach ze świadkami, którzy widzieli UFO. Oczywiście został członkiem NICAP. Po opublikowaniu raportu Condona UFO zniknęło z amerykańskich gazet i można było odnieść wrażenie, że temat przestał być istotny. Tymczasem w 1973 roku nad USA pojawiła się kolejna fala UFO i temat momentalnie odżył. Najsłynniejsze przypadki z tego okresu to UFO nad rzeką Pascagoula w stanie Mississippi i była na ten temat Polaraxa, a także wydarzenie z helikopterem nad Columbus w stanie Ohio, gdzie dwóch wojskowych pilotów miało kontakt w powietrzu z nieznanym obiektem, który podniósł ich pojazd w górę na wysokość nieosiągalną dla śmigłowców. Inny przypadek, jaki badał Maccabee, był z 1976 roku i miał miejsce w Iranie. Wojskowy odrzutowiec ścigał niezidentyfikowany obiekt i w pewnym momencie odpalił w jego kierunku rakietę. I w tym momencie pilot kompletnie stracił kontrolę nad swoją maszyną. Maccabee osobiście zbadał wiele takich przypadków w oparciu o swoją własną wiedzę na temat fizyki i innych dziedzin nauki. Analizował również to, w jaki sposób US Air Force oficjalnie interpretowało zgłoszenia o UFO. Silne światło na nocnym niebie często tłumaczono tym, że jest to planeta Wenus. Maccabee sprawdził, że w wielu tych przypadkach planety Wenus w ogóle tego dnia nie było widać, bo była za horyzontem. W przypadku Kenneta Arnolda i jego pierwszego historycznego spotkania z UFO, gdy zobaczył on całą eskadrę latających spotków w okolicy góry Mont Rainier, wytłumaczenie wojskowych brzmiało, że był to miraż, unikalne zjawisko optyczne, będące zdeformowanym przebłyskiem czegoś, co rozgrywało się zupełnie gdzie indziej. Wojskowi i pracujący dla wojska naukowcy robili wszystko, aby ludzie przestali zadawać pytania na ten temat. Dlatego zaskakujące jest to, że po kilkudziesięciu latach zaprzeczania istnienia UFO, wyśmiewania i bagatelizowania takich przypadków, nieoczekiwanie to właśnie wojskowi zaczynają znów mówić o UFO, pokazując zdjęcia Tic Taca
i eksponując osobę komandora Freivera. Zdarzenie miało miejsce w 2004 roku i wielokrotnie opowiadałem o nim w tym programie. Ujawnienie tej historii przez US Navy i pokazanie dwóch krótkich filmów przedstawiających Tic Taca oznacza także, że w posiadaniu wojska jest ich znacznie więcej. I są to nie tylko filmy z kamer umieszczonych na samolotach, ale także zapisy tego, co wykryły radary na samolotach i na okrętach. Wojsko nazywa takie obiekty UAV, czyli Unidentified Aerial Vehicle, co oznacza niezidentyfikowany pojazd powietrzny. I jest to żargon wojskowy, który z kolei oznacza, że napotkany pojazd powietrzny nie znajduje się w bazie danych wojska. Taki pojazd nie został stworzony ani w USA, ani nigdzie na świecie. Na dodatek Tic Tac swoim zachowaniem przekraczał wszelkie możliwości militarne, jakie posiada wojsko, aby go przechwycić. Obiekt nie ma także widocznych elementów wskazujących na źródło napędu i do tego dochodzi ekstremalne przyspieszenie i znikanie obiektów w powietrzu, a także manewry niemożliwe do wykonania przez znane obecnie pojazdy latające. Media komentujące to wydarzenie, jakie było udziałem pilotów US Navy, traktują to jako coś nowego i coś niezwykłego, gdy tymczasem ta sama charakterystyka towarzyszyła niezidentyfikowanym obiektom latającym przez dziesiątki lat w przeszłości. Niemalże ten sam opis obiektów znalazł miejsce w wojskowym memorandum z 1947 roku, kiedy to US Air Force szukało odpowiedzi, z czym ma do czynienia pod amerykańskim niebem w Nowym Meksyku. I oznacza to, że ilość obserwacji, jakich dokonano i potwierdzono w tamtym czasie, była wystarczająco duża, aby zaniepokoić władze. Dlatego potwierdzenie ze strony wojska, że miało spotkanie z nieznanym obiektem o możliwościach daleko przekraczających wszystko, co znamy, jest niespodzianką. Tic Taca filmowano wystarczająco długo, aby określić niektóre jego parametry. Na przykład stwierdzono, że wartość przyspieszenia równa się sile 100G. Dla porównania, podczas walki dwóch myśliwców przeciążenie, jakie ma wtedy miejsce, to zaledwie 10G. O ile w czasach Blue Book kwestie UFO mieli kontrolować naukowcy, o tyle dziś pełną kontrolę nad tak zwanym procesem ujawnienia wzięła na siebie CIA, która nawet nie ukrywa w tym swojego udziału i w pełni kontroluje organizację To The Stars Academy, zarządzaną przez gitarzystę rockowego Toma DeLonga i Luisa Elizondo, który jest byłym agentem kontrwywiadu. W grudniu 2017 roku New York Times opublikował swój historyczny artykuł, gdzie po raz pierwszy w mainstreamowych mediach opisano spotkanie z UFO, pilotów myśliwców, a także fakt, że armia amerykańska nigdy nie zaprzestała swoich badań nad UFO i prowadzi je nadal poprzez tajne programy. I od tego momentu rusza maszyna ujawnienia w kwestii UFO. I temat ten jest w rozmaity sposób prezentowany we wszystkich mediach na świecie. Kanał historyczny wyemitował nowy serial na temat UFO pod tytułem Unidentified, który jest chyba najgorszym serialem paradokumentalnym na temat UFO, jaki kiedykolwiek został stworzony. Nie trzeba być teoretykiem konspiracji, aby zauważyć, że umieszczenie byłego agenta CIA na szczycie drabinki ujawnienia budzi uzasadnione podejrzenia. Do tego dochodzi odsunięcie od ufologicznej rozgrywki tradycyjnych ufologów, z których wielu prezentuje nie tylko wysoki poziom badań nad fenomenem, ale ma także znakomity dorobek. I takim człowiekiem jest na przykład John Greenwald i jego czarny sejf, gdzie przechowuje dziesiątki tysięcy dokumentów, najczęściej pochodzących ze źródeł wojskowych na temat UFO. I to John Greenwald dzięki swoim materiałom często wskazuje na manipulacje i nadużycia, jakie w interpretacji fenomenu UFO stosuje się w To The Stars Academy. Luis Elizondo przez ponad 20 lat pracował w kontrwywiadzie. Co to znaczy? Znaczy to, że jest doskonałym kłamcą. Tylko ktoś taki może utrzymywać się w tej pracy tak długo. Szukać prawdy o UFO w CIA to jak uczyć się tolerancji od Ku Klux Klanu. Efektem była korporacja ufologiczna pod nazwą To The Stars Academy. I najbardziej wiarygodną twarzą tej organizacji jest George Knapp,
Zdecydowanie najlepszy amerykański dziennikarz zajmujący się kwestią UFO. I to on opowiedział światu o Bobie Lazarze. I to on informował o postępach w badaniach na ranczu Skinwalkera. Jestem jego wielkim zwolennikiem i staram się śledzić wszystko, co robi na polu UFO. Ale w przypadku obecnego ujawnienia, Knapp wydaje się grać w tej samej drużynie, co byli agenci CIA. I on także ignoruje archiwum Johna Greenwalda, gdzie są dokumenty na temat tajnego programu CIA zwanego ATIP. Tweet Toma DeLonga ze spotkania inaugurującego działalność TTSA brzmi tak. Wow, fantastyczni ludzie zebrali się na dzisiejszym spotkaniu. Wiele znajomych twarzy. I nieco później dodał bardzo interesujące zdanie i brzmiało ono mniej więcej tak. Należy dodać, że TTSA nie, i słowo nie napisane jest dużymi literami, nie jest grupą badającą UFO. Jesteśmy zaawansowanym aerokosmicznym konsorcjum naukowym i rozrywkowym, zarządzanym przez byłego dyrektora Lockheed Martin Skunk Works. I do dziś, proszę Państwa, nie wiemy, kim jest ten pan. I wiele osób na wysokich stanowiskach w wywiadzie wojskowym, czyli proszę Państwa w CIA, a także fizyków z Departamentu Obrony Narodowej. Niezłe, prawda? Grupa, która stawia siebie na czele ujawnienia, mówi o sobie, że nie bada UFO. O co w tym wszystkim chodzi? Na dodatek TTSA chce działać komercyjnie, a nawet sprzedawać akcje swojego konsorcjum na giełdzie. Tymczasem wyniki finansowe firmy są kiepskie. W zeszłym roku nie tylko nie zanotowano żadnego zysku, ale TTSA posiada dług w wysokości 37 milionów dolarów. I do kwietnia tego roku dług wzrósł do 50 milionów dolarów. Chris Mellon, który pochodzi z bajecznie bogatej bankierskiej rodziny, pracował dla agencji wywiadowczych za czasów prezydentów Busha młodszego i Billa Clintona. Podczas pierwszej prezentacji TTSA pokazano w tle dziwaczne UFO, kompletnie nieznane wcześniej i ilustrujące, z czym Gwiezdna Akademia będzie mieć do czynienia. Okazało się jednak, że pojazd na zdjęciu nie jest niezidentyfikowany, bo był to zwykły balon, którego zdjęcie zrobiono na początku XXI wieku nad Manchesterem w Anglii, a następnie wykorzystano do zilustrowania tego, co napotkała w powietrzu grupa bojowa lotniskowca Nimitz. I to Chris Mellon wykorzystał to zdjęcie w swojej prezentacji. Jednak mimo rozmachu ta nowa wersja ujawnienia naprawdę nie chce chwycić. TTSA robi co może. DeLong wystąpił u Joe Rogana, gdzie okazało się, że nie ma on elementarnej wiedzy na temat UFO. Następnie TTSA spróbowało uruchomić polityków, takich jak Harry Reid z Nevady. Reid to dawny przywódca większości Senatu i jest niezwykle wpływową osobą. W 2009 roku to właśnie Reid miał wybrać instytucję bądź firmę, która miała badać zachowanie się UFO. I Reid wybrał do tego celu firmę swojego starego przyjaciela Boba Bigelow, któremu przekazał z kasy rządowej 22 miliony dolarów na ten cel. Bigelow z kolei jest obrzydliwie bogaty i te 22 duże bańki to dla niego parę groszy, ale przyjął oczywiście ofertę także po to, aby w badaniach nie uczestniczył nikt z zewnątrz. Harry Reid w 2009 roku, jako szef senackiej większości, był niewątpliwie jedną z najpotężniejszych osób w państwie i jego działania w kwestii ujawnienia nieoczekiwanie stały się częścią kampanii wyborczej Hillary Clinton, przygotowującej się do startu w wyborach prezydenckich. Kiedy Hillary i Bill Clintonowie przyjeżdżali wiecować do Las Vegas, osobą, która ich przedstawia, jest właśnie Harry Reid. Hillary Clinton obiecuje wówczas, że gdy zostanie w 2016 roku prezydentem USA, ujawni tajne dokumenty związane z UFO. Reid znany jest z tego, że kilkanaście razy podczas swojej politycznej kariery blokował audyt rezerwy federalnej. To on także starał się utrzymać w tajemnicy istnienie strefy 51. Dlatego tacy ludzie jak on i byli agenci CIA nie wyglądają zbyt dobrze na czele ujawnienia. Wszyscy ci ludzie przez całe dekady ciężko pracowali nad tym, aby trzymać wszystko w tajemnicy, by nagle zmienić zdanie
i stanąć na czele ujawnienia. Harry Reid nagle ujawnił, że CIA przez lata prowadziło tajny program zwany ATIP, czyli Advanced Threat Identification Program, którego celem było badanie UFO. I to właśnie Luis Elizondo stał na czele tego programu. Tylko czy na pewno? Niekoniecznie, bo jedyną osobą, która potwierdziła rolę Elizondo w tym programie, była Dana White, rzecznik prasowy Pentagonu. I to, co świat dziś wie o Elizondo, jest oparte na tej jednej informacji od tej jednej osoby. Pentagon wyrzucił niedługo później Dany White z tego stanowiska i powodem było jej nieetyczne zachowanie. Okazało się, że pani Dana uwielbiała prezenty i była nimi obsypywana przez pracujący dla niej personel. Ciche śledztwo Pentagonu odkryło ten proceder i śledczy uznali, że przyjmowanie prezentów jest nieetyczne, bo może ono wpłynąć na opinię wyrażaną przez osobę na tak wysokim stanowisku. I to właśnie Dana White potwierdziła wiarygodność i pozycję Elizondo dla takich gazet jak Politico i New York Times. Pentagon nie tylko nigdy nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia potwierdzającego działalność Elizondo w programie ATIP, a wręcz przeciwnie. Pentagon oświadczył przez nowego rzecznika, którym jest Christopher Sherwood, że Elizondo nie miał nigdy nic wspólnego z UFO. Czy można ufać osobie takiej jak Dana White? Z pewnością nie. Ale to tworzy jeszcze inne pytanie. Dla kogo tak naprawdę pracuje Elizondo? Wspomniany wyżej Chris Mellon odpowiedział na to od razu strzałem z biodra. Powiedział, że to, kim jest Elizondo, nie jest ważne. Ważne jest to, że ktoś regularnie wlatuje w ziemską atmosferę, że nie wiemy, kto to jest, skąd przybył i jaką technologię używa. Mellon jest doradcą od spraw bezpieczeństwa w TTSA. Dziwny tytuł. Po co doradca od spraw bezpieczeństwa w firmie, która samą siebie nazywa konsorcjum rozrywkowym? Interesujące jest także to, że w historiach dotyczących UFO mówi się niemalże wyłącznie o Tic-Tacu i grupie lotniskowca Nimitz, a ignoruje się kompletnie inne przypadki pojawiania się UFO. I robi się tak prawdopodobnie dlatego, aby nie musieć przedstawiać w głównych mediach innych ufologów, którzy są kompletnie niepotrzebni w obecnej edycji ujawnienia. Luis Elizondo, dziś nazywany Lou Elizondo, pracował nie tylko dla CIA, ale także i DIA. W czasach, kiedy pracował dla CIA, dyrektorem agencji był John Brennan. Brennan także mówił o potrzebie zrozumienia fenomenu UFO. Brennana nazywano królem dronów, bo drony były dla niego maszyną do zabijania i za ich pomocą atakowano nie tylko poszczególnych terrorystów, ale i całe wesela, zabijając niewinnych ludzi. Przynosiło to przy okazji ogromną szkodę USA, bo do walki z Ameryką stawały kolejne zastępy ludzi dyszące zemstą. Brennan nie jest dziś dyrektorem CIA, ale jest jedną z kluczowych osób knujących przeciwko prezydentowi Trumpowi. To Brennan jest człowiekiem, który stworzył historię o tym, jakoby Trump dogadywał się nieoficjalnie z Putinem i dzięki hakerom Putina wygrał wybory prezydenckie. Walka CIA z amerykańskimi prezydentami nie jest niczym nowym, bo to właśnie CIA usunęło prezydenta Kennedy'ego ze stanowiska, organizując słynny zamach w Dallas. Dlatego taki zestaw ludzi za procesem ujawnienia nie wzbudza zaufania. Po tym, jak obiecano, że pokazane zostaną nowe, niesamowite ujęcia UFO, tak naprawdę nie pokazano nic więcej. Zamiast UFO promotorzy ujawnienia są zajęci zdobywaniem własnej popularności, pokazując cały czas to samo zdjęcie, które może być UFO, ale może być też czymkolwiek innym. Może być symulacją, wyretuszowanym odblaskiem, może być wszystkim, tak jak Elizondo. Ciekawe jest to, że do 2014 roku CIA nigdy nie wspominała o UFO. Kiedyś chyba w ramach żartu ktoś w agencji powiedział, że te wszystkie przypadki spisane w Blue Book to my, CIA. Ale potem coś się stało i nagle problem UFO stał się niezmiernie ważny. Elizondo daje do zrozumienia, że to co robi jest ryzykowne i może sprowadzić na jego głowę potężne kłopoty, ale
tego zagrożenia wcale nie widać. Za znacznie mniejsze przewinienia zniszczono życie Chelsea Manninga i Juliana Assange, co skłania do myślenia, że Elizondo tak naprawdę nigdy nie opuścił swojej pracy w kontrwywiadzie. Być może tweet DeLonga, że To The Stars Academy nie jest organizacją badającą UFO, w swoim założeniu zakładał, że prawda o Elizondo wyjdzie na jaw. Bo jedyny klej, który trzyma tę historię razem, to oświadczenie Dany White, która krótko potem została wyrzucona z pracy. Coraz jeszcze pokazuje, że składanie kwestii ujawnienia w ręce agentów CIA jest błędem. I to oczywistym. I dlatego nie mogę zrozumieć Richarda Dolana, którego bardzo cenię, a który wiąże z TTSA jakieś nadzieje. Bo TTSA, To The Stars Academy, proszę Państwa, jest firmą CIA. Wiceprezydentem TTSA jest Jim Sullivan, który przez 25 lat piastował wysokie funkcje w CIA, gdzie był nawet dyrektorem do spraw nauki i technologii, a potem dyrektorem do spraw tajnych operacji. I jest to super wysoka funkcja w agencji. Inni ludzie w TTSA to były ważne szyszki w firmie Lockheed Martin, korporacji, której pełna skala działań nie jest nawet znana. Firma jest potężna i ma ogromne wpływy. I dlatego czasem mówi się o niej United States of Lockheed. W połączeniu z CIA daje to niezwykłą potęgę i realną władzę. Jeśli dołączyć do tego fakt, że CIA i jej kompetencje nie są w żaden sposób regulowane przez amerykańską konstytucję, mamy tu państwo w państwie. Coś na kształt zakonu templariuszy w średniowiecznej Francji. Taka potęga jest kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą, posiadając środki i ludzi zdolnych w sposób realny zmienić historię świata. I UFO i cały ten fenomen nieoczekiwanie staje się dziś ważnym narzędziem wpływania na światową politykę. Czy chodzi może o to, że UFO jest kreowane jako zagrożenie dla globalnego świata? Bo chłopcy z ferajny CIA nic nie mówią o możliwości istnienia innej inteligencji we wszechświecie, ale od razu przechodzą do zagrożenia z jej strony. Jeśli w nie uwierzyć, oznacza to, że budżet musi wysupłać na obronę przed takim zagrożeniem już nie miliardy, ale może nawet biliony dolarów. I może już by je wypłacał, gdyby Hillary Clinton została amerykańskim prezydentem, wspieranym przez jej męża Billa, którego zaczęto kreować na kogoś, kto zna prawdę na temat UFO. Tymczasem Hillary przegrała wybory i kosmiczna kasa, zamiast powędrować na walkę z UFO, przefrunęła na siły kosmiczne Donalda Trumpa. Ujawnienie w kwestii UFO oparte na strachu nie tylko otwiera wodospad pieniędzy, ale grupuje wokół siebie znaczne siły polityczne. I takie ujawnienie zaskakująco ma także swój pozytywny impact na fenomen UFO. Powoli klaryfikuje i systematyzuje się, wyodrębniając to, co jest w nim najważniejsze. I można zaryzykować stwierdzenie, że także oddzielając ściemę od realnego problemu. Proszę zwrócić uwagę, że w obecnej edycji ujawnienia w ogóle nie mówi się o szarakach, mimo że ufologia wręcz od nich kipi przez ostatnie 70 lat. Dlatego przyglądam się temu z dużą uwagą i z ogromnym zainteresowaniem i odnoszę wrażenie, że fenomen UFO staje się powoli jednym z najważniejszych problemów naszej cywilizacji. Patrzymy na to z pierwszego rzędu, proszę Państwa. Jest to teatr cieni, ale uważne oko jest w stanie wyłowić od czasu do czasu to, co ukrywa się w tym cieniu. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję tym wszystkim, którzy mają jeszcze wiarę we mnie. Ten program sprawił, że poznałem wielu wspaniałych przyjaciół, takich na dobre i na złe. I ten jeden ogromnie ważny fakt sprawia, że nie można porzucić Polaraksy i zostawić ten program na pastwę czasu. Będzie więc dalej kontynuowany. Jeszcze przez tydzień będę musiał poświęcić siły i energię na sprawy odległe od tematów Polaraksy o lata świetlne. I muszę to pokornie zaakceptować. 2019 w tym sensie był i jest nadal przełomowym dla mnie rokiem, bo wydarzyło się w nim bardzo wiele. I życie nie odpuszcza, bombardując kolejnymi niespodziankami. Ale wierzę, że to wszystko jest po coś
i życie chce coś mi w ten sposób powiedzieć. Jeszcze raz pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, którzy teraz słuchają programu i wszystkich, którzy wierzą we mnie i mnie wspierają na przekór rozsądkowi. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia. Mówił Chris McKenna.